Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania metanianu magnezu. I każdy sposób zaczynamy od metanianu magnezu, czyli od kwasu. Okej. I w pierwszym sposobie będziemy mieć wodorotlenek magnezu, czyli Mg OH dwa razy wzięte, ponieważ magnez ma wartościowość 2, a OH ma wartościowość 1. W drugim sposobie zrobimy sobie tlenek magnezu, a w trzecim po prostu magnez. Ok, i teraz to połączy nam się z tym, to połączy nam się z tym i to z tym. Więc mamy H, C, O, O, O i w tym miejscu Mg. Zawsze, gdy utworzymy nowy związek chemiczny, sprawdzamy wartościowości. To ma wartościowość 1, natomiast to ma wartościowość 2, więc będziemy mieć tutaj nawias i tutaj dwójeczkę. Tej jedynki nie wpisujemy. I tak będziemy mieć, moi mili, w każdym. Ok. I teraz tutaj. Ten wodór łączy nam się z grupą OH, czyli będziemy mieć H2O. I współczynniki stechiometryczne. Na początku musimy zauważyć, że HCOO mamy tutaj dwa razy wzięte, czyli mamy dwa razy, a tu mamy raz. Czyli dajemy tutaj dwójeczkę, tym samym zwiększamy ilość tego wodoru. Więc mamy tutaj dwa wodory, ale uwaga, mamy tutaj kolejne dwa wodory. Więc po lewej stronie równania chemicznego mamy cztery wodory, a tu mamy tylko dwa wodory, więc musimy dać tutaj dwójeczkę. Tutaj też to H z O połączy nam się i utworzy H2O. Ta sama sytuacja. Mamy tutaj HCOO dwa razy wzięte, więc musimy dać tutaj dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość wodorów. Mamy dwa wodory, no mamy dwa wodory i to O i O. I to jest tyle, jeżeli chodzi o współczynniki stechiometryczne w tym sposobie. Tutaj natomiast ten wodór nie ma się z czym połączyć, więc będzie H. Ale H nie występuje w takiej postaci, tylko w postaci cząsteczkowej, więc dajemy tutaj dwójkę. Mamy to dwa razy wzięte, dajemy tutaj dwójeczkę, tym samym zwiększamy ilość tego wodoru. Mamy dwa wodory, tutaj też mamy dwa wodory, więc nie ma już więcej współczynników stechiometrycznych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.